To już jest 19. kolejka. Legia z bilansem 4-14. Stelmet z bilansem 15-2. Przegrane tylko w Lublinie i w Toruniu w pierwszej i w trzeciej kolejce, a więc od dłuższego czasu niepokonany zespół, ale też nieco anegdotycznie można przypomnieć, że kiedy ostatnio był tutaj mecz na Bemowie rozgrywany mecz Ekstraklasy, to był mecz Legii też z numerem 1 ówczesnym w lidze. To był mecz ćwierćfinałowy playoffu z Asseco Arką Gdynia. Wtedy Arką Gdynia i wtedy Legia te dwa mecze tutaj nawet wygrała, więc zobaczymy, jak dzisiaj rzuci wyzwanie najlepszemu w lidze. Pierwsza akcja od razu pokazuje, co tu się może dziać. Jarosław Zyskowski wbija się pod kosz, sfaulowany, ma rzuty wolne. No tak, wspomniałeś, oczywiście to jest bardzo ciekawe wspomnienie dla legionistów, dla kibiców, dla kilku zawodników, którzy zostali z tamtego zespołu, z tamtego składu. Natomiast wiele, wiele rzeczy się pozmieniało. Zarówno w Zielonej Górze na plus, na wielki plus. Natomiast legioniści w tym sezonie nie wyglądają tak dobrze jak ostatnio. Mają olbrzymie problemy. O, zobaczymy, jak odpowiedzą Stelmetowi. Michalak, przy nim Tomasson, bardzo dobry obrońca, ale na razie żadnych podwojeń nie ma. Pierwszy rzut Michalaka niecelny i zbiera piłkę Radić. Rozpędza się niesamowicie Stelmet do kontry, ale pierwszy rzut też niecelny. Pierwszy rzut z gry oczywiście, bo już pewne rzuty wolne były. No i Kowalczyk kontra Håkansson. Håkansson też bardzo dobry sezon Szweda po przyjściu z Hiszpanii. Kowalczyk, dwóch graczy przy nim. I nową zagranie, które powoduje, że 14 sekund dostanie jeszcze lekko. No właśnie, i w tej akcji widzieliśmy bardzo fajne, ciekawe pomysły trenera Żana Tabaka. Odcięty od podania Michał Michalak właściwie nie uczestniczył w defensywie zespołowej Joe Tomasson. Ale ta czwórka, która została pod koszem, też bardzo dobry, mocny nacisk na gracza z piłką. I widzieliśmy, że Sebastian Kowalczyk miał problemy, aby dostarczyć piłkę pod kosz. Tak, te podwojenia przy akcjach dwójkowych to jest element gry drużyny z Zielonej Góry, a także zacieśnienie pod koszem. Milovanowicz nie trafia. Ciekawy jestem, jak będzie wyglądał jego pojedynek z Radiczem, którym trener Spasew mówi, to jeden z najlepszych środkowych w lidze. No a teraz będziemy mieli przerwę. No kibice Legii postanowili przywitać się z nową halą. Przywitać się z halą po remoncie. Dobrze, to możemy sobie poanalizować, bo mamy czas w takim razie. Mówiłeś o wysokich zawodnikach. Właśnie, i Ivica Radić, bo ostatni mecz, który Stelmet zagrał, to z Ostrowianami 9 punktami tylko wygrany, ale myślę, że pod pełną kontrolą. To jednak był mecz, w którym było widać, że system wygrywa, Gordona nie brakowało. Tak, to znaczy tak wyglądało, natomiast według mnie Gordona brakuje. Brakuje przede wszystkim dlatego, że podczas jego nieobecności trener Żan Tabak musi dokonać pewnych roszad w ustawieniu zawodników. Częściej widzieliśmy Jarka Zyskowskiego na pozycji numer 4. Jeśli on przychodzi na czwórkę, to dalej następni zawodnicy też jakby troszeczkę wypadają ze swoich pozycji 2 na 3 i tak dalej, i tak dalej. Więc to może być pewien problem. Oczywiście ci zawodnicy już pokazali niejednokrotnie, że potrafią na kilku pozycjach dobrze zagrać, dobrze funkcjonować. Natomiast to nie jest jakby optymalne ustawienie Stelmetu. No tak, wtedy Tony Meyer też schodzi na piątkę, albo Mikołaj Witliński, więc tych zawodników nie na swoich pozycjach jako grających. Dokładnie. Jest sporo. Zobaczymy, czy jest w stanie Legia to wykorzystać, bo z wysokim Binderem na pozycji 4, prawda, i z Milovanowiczem grającym na pozycji 5 są tam pewne opcje dotyczące tej sprawy. Natomiast powiem tak, jak pamiętam jeden z meczów na kole jeszcze rozgrywany, w którym Legia próbowała grać pod kosz, to grała tak wolno i tak źle, że wtedy straciła zupełnie swoją tożsamość. No tak, rytm niewątpliwie jest bardzo ważny, rytm rozgrywania akcji, ale też prowadzenia całego spotkania. On się w czasie spotkania na pewno może zmieniać. No ale pytanie teraz właśnie, jeśli nie w grze takiej ustawionej 5 na 5, to czy w tych szybszych akcjach trochę Legia jest w stanie, może narzucić swoje tempo, albo właśnie wykorzystać tą szybkość, szybsze decyzje. Zobaczymy, no na ten moment ja nie przypominam sobie, żeby dobrze to robiła, żeby dobrze przyspieszała, żeby z tego jak gdyby były punkty po kontrach i tak dalej, ale to nie jest jak gdyby ta filozofia trenerska, tak? To oni nie mają tego jakby we krwi.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ile kibice Legii pozwolą na kontynuowanie meczu. Bo ciągle nowe serpentyny lecą. Ciekawy mecz ostatnio Dukesa, prawda? Też dla Legii, który pokazał, że jeżeli ten zawodnik w pewnej dyscyplinie i kontynuuje swoje rzucanie, gra, kontynuuje swoje rzucanie po dobrych rzutach, a nie po 5, 6, 7, 8 niecelnym dalej rzuca, to potrafi zagrać dobry mecz, bo powyżej 50% skuteczności i 28 punktów rzuca. Bez dwóch zdań, indywidualne, bardzo dobre statystyki, rewelacyjne. Można rzeczywiście tak powiedzieć, myślę, że mądrzejsze akcje wybierał sobie Amerykanin. Chociaż przy takich zawodnikach to jest kwestia skuteczności, prawda? Bo jeśli jej nie ma, to można narzekać do woli. Jeśli jest, to nawet gdzieś tam zostają zapomniane przez nas i przez trenerów, myślę, słabsze decyzje, które tak czy inaczej kończą się punktami. Niewątpliwie skuteczność Dukesa i punkty Amerykanina są bardzo ważne, tym bardziej, że to jest gracz wchodzący z ławki, prawda? To też ciekawe ustawienie tutaj Tanes Pasewa. Tak, tak, wrócił Kowalczyk, to może sobie na to pozwolić trener Tanes Pasew. Wcześniej Dukes wychodził w pierwszej piątce, kiedy nie było Sebastiana, też mając kłopoty z kontuzjami. No, mówił o kontuzjach, o zdrowiu trener Tabak, ale tak naprawdę Legia tutaj miała naprawdę bardzo dużo problemów. Szymon Kiwilsza też odszedł z zespołu, też długo pauzował. Również Pinder był przecież kontuzjowany. Dzisiaj także po pewnym przerwie wraca Przemysław Kuśkow. Kilka meczów stracił także Belemene. No i zmiany w składzie, bo właśnie wszyscy sprowadzeni przed sezonem zawodnicy zostali wymienieni, można powiedzieć, w trakcie sezonu. 2 do 0. Minęła minuta i 8 sekund. No i czekamy na wznowienie gry. A tutaj dwóch kandydatów do reprezentacji Polski. To ciekawe, prawda? Michał Michalak, Jarosław Zyskowski, obaj zresztą na początku swojej kariery grali razem w ŁKS-ie Łódź. Właśnie spotkałem tu Michała Exnera, byłego gracza wieloletniego Legii, który wspominał, jak był w ŁKS-ie właśnie. I tam młody Michalak z młodym Zyskowskim, oni mieli wtedy po 19-20 lat, wylądowali w ŁKS-ie w jedynym sezonie ostatniej ŁKS-u w lidze. I naprawdę grali bardzo dobrze. Mieli taką szansę, żeby tam się pokazać wtedy w zespole, który był na dole tabeli. Jurka w ataku zespołu Stelmetu. Ważny element ich gry. I ciągle atak kosza. O, no, no. Tego nie widziałem w wykonaniu Tonego Meyera. Lewą, zawodnik. Tak, lewą ręką z kilku metrów od kosza. Ale ładnie wykończona akcja. I błąd. O, dziwny, prosty, głupi. Można by jeszcze... Pinter coś ustawiał na boisku. Ale sam nie był ustawiony. Stał za linią i dobrze, że go ta piłka nie uderzyła w twarz, bo w ostatniej chwili się zorientował. Tak, no, ale brawa za ten nacisk, prawda? Podszedł Tony Meyer i sprowokował Australijczyka do błędu. Obrona strefowa Legii Warszawa. Kibica Radić tyłem do kosza. Gdzieś tam, gdzie jest Milovanowicz. Zobaczymy, właśnie na te pojedynki czekaliśmy. Czy Radić będzie w stanie tutaj wykorzystać swoją przewagę? Miał problemy ze skutecznością w kilku ostatnich meczach na początku spotkań, ale potem wracał do dobrego grania. Tak, no bez Gordona sporo minut dla Radicza, a więc to też jest bardzo komfortowa sytuacja dla zawodnika. Nawet po pierwszym, drugim błędzie. Ależ teraz w obronie zagrał Meyer, Tomasson, kontrze i Meyer właśnie faulowany przez Pindera. Mówię, że świetnie Meyer się zachował, bo to on przy tym podwojeniu przeciął podanie, które wykonywał Michalak i zrobił przechwyt. Tak, obawiał się trochę Tomasson bloku. Tony Meyer z kolei nie jest też zawodnikiem taki, który z góry będzie kończył akcję szybkiego ataku. Żebyś się też nie zdziwił. No, możemy się zdziwić, bardzo chętnie się zdziwimy, oczywiście. 6 do 0 i trener Spasew prosi o przerwę dla Legii Warszawy. Warto przypomnieć, że w trakcie sezonu już wzmocnili Michalak, Milovanowicz, Dukes i Konopacki, a więc czterech graczy dołączyło i ciągle jeszcze czekanie następuje na kolejnego zawodnika. Trochę też dzisiaj trener Spasew tutaj się szykuje na następnych rywali, na kolejne mecze. Wiadomo, że Stelmet to trudny rywal i
też ten transfer i powrót Matczaka, to mają być takie niespodzianki na kolejnego rywala. Też chciał poczekać na nowy miesiąc, bo z tego co wiem, to Michał Michalak być może mógł odejść jeszcze do końca stycznia. Miejmy nadzieję, że się na to nie zanosi, bo znakomity sezon. Myślę, że Legii jeszcze może wiele zdziałać, zdobyć na przykład koronę króla strzelców. To miało być znaczenie, no ale może ktoś Michała chce przejąć. Ale to chętnych myślę, że znalazłoby się, aby takiego strzelca mieć we własnym zespole. Natomiast jeśli by rzeczywiście doszło do odejścia, to trener z pasem chyba by dostał tutaj zawału serca. To oczywiście nie życzymy, ale to był kolejny taki cios poniżej pasa. Ale jeśli do tego jeszcze nie doszło, to może nie krakajmy. Tony Meyer wymusił przewinienie przed chwilą i teraz w związku z tym wykorzystuje pierwszą szansę na linii, żeby był wolny. To poniżej pasa czy zawał serca, Tomek? To zdecyduje. Do wyboru. 8-0 dla Stelmetu i dalej nacisk na całym boisku, który stosuje Stelmet. Opóźniając akcję rywala, każdy zawodnik ma obowiązek tego elementu przypilnować. Michalak pilnowany przez Tomasona i Kowalczyk za 3 punkty nie trafia, a piłka będzie nadal daleka. Ze stacjonarnej pozycji, no być może tutaj Sebastian jest w stanie trafić, on trafiał takie rzuty wcześniej też. Natomiast no, nic się nie zadziało jak gdyby w tym ataku, prawda, legionistów. Nie było przewagi. Być może teraz, chociaż Tomasson bardzo blisko. Bardzo dobrze, wyszedł tak, z tej zasłony i naciska cały czas. No to jest takie zadania dla Tomassona. Tak. Właśnie najlepszy strzelec rywala. Długoręki, szybki na nogach zawodnik, waleczny. Znakomity w przechwytach, także pamiętamy w czytaniu gry. Ma kłopoty Kowalczyk, to też będzie miało swój wpływ. Od razu z tą fizycznością zespołu wykonują trudne podania legioniści pod presją i to kończy się strata. Jeszcze raz Tomasson pod koszem, ustawiony Meyer, właśnie to ustawienie pod koszem i wykorzystanie grania tyłem. To nie jest takie granie tyłem do kosza z kozłowaniem, z upychaniem się, tylko zajęcie pozycji, podanie, rzut. Tak, tym bardziej, że przecież za plecami miał Amerykanin dużo niższego, słabszego fizycznie Konopackiego. Jeszcze jedna kontra. Tak. I Tomasson faulowany. Tak, wszystkie akcje Legii są pod presją, są wykonywane trudne podania. Trudne rzuty. Przechwytuje lub zbiera i kontratakuje. Kolejny faul. Będzie zmiana. Khalil Dukes, który miał ogromne problemy ze skutecznością na początku przyjścia do Legii Warszawa. Mimo, że zdobywał punkty, to przy niskiej skuteczności, ale tak jak mówiliśmy, poprawił te liczby w ostatnim meczu. Dzięki temu ma już 31% z gry. Czyli nadal słabo. Gratulujemy takiej poprawy w grze Amerykanina. Ale teraz myślę, że podstawowe pytanie, bo rzeczywiście bez Matczaka Filipa tutaj widzimy, Sebastian schodzi, Sebastian Kowalczyk, wchodzi Amerykanin jako rozgrywający, jako zawodnik, który ma tutaj panować nad zespołem. Pytanie właśnie, jak do tego podejdzie. Tomasson nie trafił 2 rzutów wolnych, ale nadal jest tutaj blisko w obronie przy Michalaku. No i Dukes, znowu złe podanie, fatalne odczytanie tej obrony i będą punkty Tomassona. No tak, ale po pierwszych 2-3 takich akcjach no powinni być już legioniści nauczeni, powinni się szybko nauczyć, teraz też odpowiadają szybszą grą. Przewaga 2-1 bardzo dobrze wykorzystana przez Australijczyka. Tak, pierwsze punkty dla Legii. Strat mnóstwo warszawskiego zespołu chyba już 4 albo 5 w tym momencie. Zyskowski niecelnie z daleka i zbiera Kijanu Pinder. Dukes znowu ryzykownie. To są takie pozorne szanse. Naprawdę dobrze reagują, czytając linię podania Stelmet. No tak, ale zobaczmy, to był 10. metr. Ta piłka naprawdę miała do pokonania sporo przestrzeni. Gdzieś kątem oka zobaczył biegającego Milanowicza, ale już nie widział wyciągniętej ręki Zyskowskiego. Element to jest też zespół, który gra coraz lepiej, wymusza więcej strat tylko Kietek Agniewice w tym sezonie. Znowu blisko straty i to jest strata, banalna, kolejna w koźle, wyjęta piłka przez Tomassona i kopnięcie. Tak, możemy się tutaj, myślę, spodziewać właśnie takich sytuacji, gdzie Michał Michalak, bo myślę, że nie tylko dla mnie, dla wielu trenerów, myślę, że dla Chorwata również, to jest numer jeden, tak, w Legii.
a więc będą robili z Zielonogórzanie wszystko, aby utrudnić grę Michałowi, również właśnie takimi podwojeniami, co może skutkować kolejnymi stratami. A Meyer z łatwością, ta obrona niepoukładana też. Późna pomoc, bardzo blisko kosza, Meyer z łatwością wrzuca piłkę do kosza przez prawie 5 minut, 14-2. I Hakansson także wykonuje tę presję, dużo wyższy od Lukesa. Teraz Pinder pod kosz, o łapie. Tak, tutaj Pinder fajnie się zachował, bo z jednej strony musi być przygotowany na pomoc Thomasona, to jest niższy zawodnik, a więc jeśli Australijczyk dobrze spadnie na dwie nogi, na jedno tempo, może jeszcze zaproponować jakiś fajny manewr podkoszowego zawodnika. No teraz dobrze zrewanżował się za te straty. I fauluje Hakansson, chociaż mocno zdziwiony Szwed. No też jestem zdziwiony, powiem szczerze. Patrzmy, jeżeli chcemy to ocenić, patrzmy jak zachowuje się Hakansson, nie patrząc na Dukesa, wydaje się, że był idealnie ustawiony w obronie i cofał się i nie wykonał żadnego dodatkowego. Tak jest. Jeszcze raz Dukes, maleńki zawodnik, przy tych podwojeniach trzeba to dobrze czytać, miał pozycję Michalak, a zamiast ją wykorzystać, to traci piłkę, no ale nie złapał jej też Hakansson i fauluje Joe Thomason. No, przez kilka sekund mieliśmy tutaj stratę, przechwyt, ale rzeczywiście decyzja Michała Michalaka, ale też przygotowanie Thomasona, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, był gotowy, żeby właśnie zamknąć prawą stronę, prawda? Michał często po zwodzie... Wiec po tym zwodzie. Tak jest, prawa ręka oczywiście mocniejsza, o wiele lepiej się czuje Michalak właśnie w takich akcjach, wszystko to przewidział Thomas. To są te close-outy właśnie, to jest ten powrót do swojego zawodnika z pomocy, który Stelmet wykonuje bardzo dobrze. A w końcu piłkę dostał Milovanovic i od razu jest faul, tak? Chociaż widzimy, że Radić tutaj nie oddaje pola, dobrze wypychał Serba. Spójrzmy, gdzie dopiero dostał piłkę. A więc troszeczkę mało miejsca, mało przestrzeni, ale poradził sobie Milan. Zmiana w Stelmecie, Marcel Ponitka jest na boisku. Dobry sezon też Marcela po transferze z Arki Gdynia. Konopacki za 3 punkty, od niego odeszli rywale, no i Mariusz Konopacki, ten Salesna, wrócił do Legii po pół roku przerwy, który spędził w Sokole Łańcuch w pierwszej nicy. Tak, no musi też podejmować takie decyzje, mimo że te rzuty 3 punktowe nie są jego najmocniejszą stroną. Jest jeszcze młody chłopak rozwijający się cały czas, więc tym razem myli się jednak Hakansson. Kalak sam do końca, tak jest, to jest łowca punktów nie tylko rzutowo, ale także z tych wejść. Pod kosz, no i tylko 5 punktów przewagi ma już Stelmet. Jest Przemysław Zamoyski na boisku, ten zawodnik, który właśnie niedługo także 3-3 się pojawi. Radić, niecelny rzut. Górka Legii i Michalak właśnie. Miał prawo oddać rzuty Radić, rzut do kosza, ale jeszcze lepiej wydawało się są ustawieni zawodnicy, którzy czekali na rzut 3-punktowy. Jeszcze raz z tego podwojenia strata. Zamoyski za 3 punkty z rogu, nie trafia, Radić dobija. Tak, jeszcze nie teraz chciałoby się powiedzieć, bo skuteczność Stelmetu na pewno nie jest porażająca, ale to są dobre akcje, to są dobrze wykonywane rzuty w tempo, tak właśnie jak chcą grać Zielonogórzanie. Jukes, to jest jego zasięg, to jest możliwe, żeby z tej pozycji rzucać. Stelmet procentowo najlepiej rzucająca drużyna w lidze i to o wiele wyprzedza następny zespół. Klasyfikacji procenta rzutów za 3 punkty. Myli się po raz kolejny Iwica Radić. Ale kolejny dobry obrońca, jakim jest Ponitka przeciwko niemu. Milovanovic pod koszem, mimo podwojenia można powiedzieć. No, będzie miał ciężko dzisiaj Milovanovic. Widzimy, że Radić, ale też podwojenie od Meyera. Natomiast na pewno te piłki trzeba dostarczać Serbowi, bo no, często mają po prostu problemy ze zdobywaniem punktów. Warszawiacy. Hakansson nie trafił, ale Radić jest nie trzeba, przy tym jak do pomocy wyszedł Milovanovic. No już nie ma takiego zawodnika, tak się wydaje, prawda, na pozycji nawet 4-3 przecież. To są takie zespoły, które wiedzą, jak należy się zachować właśnie w takich sytuacjach. Jeszcze raz Milovanovic bez podwojenia, faulowany przez Radicza. Przewrócił się Milan Milovanovic. Zobaczmy jeszcze raz, do czego tutaj doszło. Coś mocno zabolało, gdzieś tam sklinczowany. Gdzieś tam może łokieć
Milovanovicia bez wątpienia faul. I na boisku kolejni nowi zawodnicy. Koszarek, Witliński, spokojnie wykonywane rotacje w Stelmecie, który nawet przy kontuzji Drew Gordona ma nadal od 10 zawodników do gry. Ale teraz troszkę zabrakło mi tutaj w defensywie Radicza pewnej konsekwencji. Widzieliśmy wcześniejszą akcję, gdzie zabiera Milovanovicowi prawą rękę i to jest jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ spodziewa się pomocy od linii końcowej. Tak było akcję wcześniej. Teraz jednak niedokładnie ta defensywa zafunkcjonowała i Milovanovic przedarł się na prawą stronę. Tak, faulowany był przez Ivicę Radicza, przepraszam, przez Tonego Meyera właśnie, który często ma problemy z faulami, najczęściej faulujący zawodnik Stelmetu w tym sezonie. A rzuty wykorzystane przez Milovanovicia i w jego miejsce wejdzie Adam Linowski. Zanim przyjedzie ten mityczny nowy zawodnik Legii na wysoki, którego chce pozyskać trener z pasem. Mityczny mi się kojarzy z czymś, co nie nastąpi, to już dawno było, tysiące lat temu. No właśnie, na razie jest mityczny, zobaczymy, może się okaże, że jednak się pojawi. Że ten syzyf, który ten kamień na górę wtacza, to jednak wejdzie na samą szczyt w końcu. To niech przyjeżdża z jakimś smokiem albo dwoma od razu. No, słyszałem, że Legia oferty składa zawodnikom, którzy grali w NBA, w Eurolidze, więc będą naprawdę mocnego gracza pozyskać na ten krótki okres, który został do końca sezonu. Witliński zbiera w ataku. A przy nieobecności Milovanovicia na boisku te zbiórki. No, zobaczymy, jak będą wyglądały. Na razie właśnie ich nie ma i po kolejnej Zyskowski zbiera, dobija za dwa i będzie miał rzut wolny. Tak, i to jest właśnie, widzimy ustawienie, gdzie Jarek Zyskowski zmienia swoją pozycję i wywiązuje się z tych obowiązków czwórki bardzo dobrze, bo przecież właśnie to on ma na swoim koncie zbiórkę w ataku, punkty i szanse na kolejne. Nie wiem, gdzie był Kiano Pinder, ale na pewno nie było go pod koszem przez całą tę akcję. Nie jest to koniecznie zarzut do tego, że on coś zawalił, ale być może tak ustawia też Stelmet przy tej akcji, przy tym ustawieniu obu zespołów, swój zespół, żeby tego Pindera gdzieś tam zmusić do obrony przy Witlińskim dalej od kosza i wtedy łatwiej będzie o te zbiórki. Zobaczymy w dalszych akcjach. W razie pod każdym względem tutaj rządzi Stelmet na domowie. Michalak ładnie się obrócił i trafił. Pięknie wykorzystał tutaj pewien błąd. Marcel Ponitka nie zatrzymał gracza z piłką, ale już jesteśmy pod drugim koszem. O, nieźle. Linowski wykonał ten close-out bez faulu. Zatrzymywał Zyskowskiego, ale ten i tak jest w stanie skończyć taki akcję. No właśnie, bo taka akcja składa się z kilku elementów i ten pierwszy był dobrze wykonany, ale już w drugiej części akcji nie poradził sobie Adam Linowski. Razem teraz z Kowalczykiem jest Pinder przeciwko Witlińskiemu. Też ładny obrót. Szukają tych możliwości grania jeden na jednego zawodnicy Legii, ale też teraz trafienia nie ma. Ponitka. Bardzo niecelnie. Tak, kolejny taki rzut, no nie do końca pewny. Raczej wybieram, Marcel, właśnie takie stuprocentowe sytuacje, takie momenty, gdzie wszyscy wiedzą, co zrobi. Teraz po raz kolejny gdzieś ta piłka uciekła. Cały czas pod presją jest Stelmet i to powoduje, że tu prawie, są prawie straty, albo straty. Teraz z lewo bronie ustawiony Mikołaj Witliński i fauluje Michalak. Jest na boisku Jakub Nizio, numer 77. Zespole Legii Warszawa. Za Adama Linowskiego. Ma pretensje tutaj z pasem za brak defensywy, być może jakiś brak zaangażowania, jakiś inny błąd i postanowił bardzo obniżyć skład. No to zobaczymy, jak sobie będzie radził Nizio z Zyskowskim, bo to będzie teraz tak jest, to jest to wyzwanie. Taki pojedynek. Mariusz Konopacki już też gotowy do wejścia w miejsce Michalaka. Wykorzystuje najlepszy strzelec ligi, dwa rzuty. Michalak ma już 4 straty w tym meczu. No właśnie, bo często mówimy, prawda, o punktach, o skuteczności, o tym, jak ważnym jest zawodnikiem Michał. Natomiast ta gra z piłką w ręku, jej jest coraz więcej. I z jednej strony dobrze, bo w ten sposób, w tą stronę powinien dalej się rozwijać zawodnik. Natomiast tych strat nieraz jest zbyt dużo. 4,2 asysty na mecz, a i 3,5 straty na mecz. To są statystyki Michalaka. Koszarek przez ręce Pindera trafia.
po rzucie będzie jeszcze faul za 3 punkty. Punktuje Koszarek. A co się działo pod koszem? Zastawiał Witlińskiego Konopacki. I Witliński faulował. Nie będziemy tego widzieć. Tutaj to się działo poza naszym kadrem. 3 punkty dla Stelmetu. 3 sekundy do końca kwarty. 26 do 17 i Mariusz Konopacki znany z waleczności, znany z tego takiego boiskowego... Zwaniactwa wręcz można powiedzieć. Albo podgryzania rywali nieustającego. Tak. Niższy zawodnik teraz wymusił faul przy zastawieniu wyższego gracza, bo rzadko się zdarza. I wykonał dobrze. 2 rzuty wolne, 5 punktów Mariusz Konopacki, ostatnie 3 sekundy. Stelmet nikt nie pilnuje.